Cześć, witajcie moi drodzy, to ja Olek w kolejnym odcinku na naszym kanale. Przed nami kolejne greckie miasto, a mianowicie miasto Zakynthos. Zapraszam was na odcinek. Dobrze moi drodzy, więc miasto Zakynthos, bardzo popularne miasto, stolica wyspy Zakynthos. I moi drodzy, tak jak zawsze na moim kanale, dla nowych widzów, którzy o tym nie wiedzą, żeby tradycji stało się zadość, zawsze, gdy pokazuję wam jakieś greckie miasto, to robimy sobie podsumowanie danego miasta. Więc moi drodzy, zaczynamy od miasta Zakynthos. Bardzo popularne miasto, jak sama wyspa, wśród polskich turystów, jak i na całym świecie. Zaczynamy, moi drodzy, od centrum, od placu imienia Więźnia Solomosa. Ten plac jest tutaj za mną, jak widzicie. Sam jego pomnik znajduje się o tutaj. Jest to bardzo ważna postać, moi drodzy, w greckiej historii, ponieważ to Dionisios Solomos napisał grecki hymn, najdłuższy hymn na świecie. Więc to bardzo ważna postać w greckiej historii. Zaczniemy sobie, słuchajcie, od pokazania wam placu głównego i potem będę szedł głównym deptakiem i w ten sposób pokażę wam po kolei całe miasto. Więc widzimy się zaraz. Więc sam plac, jak widzicie, naprawdę bardzo ładny, bardzo schludny. Warto go słuchać, na pewno zobaczyć. Idziemy teraz, moi drodzy, nad morze, nad główny deptak. Pokażę wam, jak wygląda w ogóle tutaj właśnie to takie centrum, gdzie się chodzi po prostu po mieście. No jest bardzo dużo, no bardzo dużo. No jest trochę turystów, moi drodzy, więc standardowo jesteśmy jakby na wyspie turystycznej. Więc teraz idąc tutaj na ten główny deptak, pokażę wam, jak on, słuchajcie, wygląda. Jak wygląda tutaj tak naprawdę port, bo to jest też port miasta Zakynthos. Więc pokazałem wam tutaj port, no i też kawałek głównej ulicy miasta i powiem wam szczerze, że jest naprawdę tu mega ładnie. Jestem tu pierwszy raz i naprawdę robi na mnie wrażenie. Jest schludnie, czysto. Muszę przyznać, tutaj no, sam port też jest bardzo duże wrażenie. Ta woda jest naprawdę bardzo ładna, bardzo piękna, krystaliczna. Jest bardzo tutaj jachtu, statku, bo tak jak mówiłem, jest to port, więc jest to logiczne. Ale muszę powiedzieć, że patrząc na inne greckie miasta, jak na razie, no to naprawdę jest mega fajnie, mega schludnie i w porządku. Nie ma aż tak dużo turystów, to jest dla mnie dziwne. Być może taka godzina, bo jest godzina bardzo ranna. Ale słuchajcie, okej. Okay. Teraz, moi drodzy, idę właśnie tym głównym detakiem, tym główną taką no, tą ulicą tutaj, gdzie po drugiej stronie są, słuchajcie, sklepy, restauracje. Po kolejnej może. Pokażę wam, jak ten detak wygląda. Dobrze, moi drodzy, więc pokazałem wam, jak wygląda port, jak wygląda kawałek tej głównej drogi Zakynthos. Teraz pójdziemy sobie taką drugą częścią miasta, gdzie ona jest taka bardziej, gdzie są sklepiki, restauracje i to wszystko. Tutaj, gdzie możecie pójść, przyjść, no właściwie zachęcam, posiedzieć, popkować. Zobaczymy, jak to wygląda, jestem bardzo ciekawy. Taka część, słuchajcie, jest w bardzo wielu miastach greckich, gdzie właśnie możecie wejść, zobaczyć, popkować sobie coś, pochodzić, pooglądać. Więc ja teraz przechodzę na drugą stronę i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jest to zaraz przy centrum, też jest tutaj bardzo ładnie i bardzo schludnie. Dobrze, moi drodzy, więc powiem wam szczerze, że ta część ulicy, ogólnie cała ta ulica, bardzo fajna, ciekawa. Są sklepy, tak jak widzicie, restauracje, ludzie siedzą, jedzą, piją. Można tutaj posiedzieć, kupić sobie jakieś pamiątki, bardzo sklepów właśnie z pamiątkami, z ubraniami, dla mężczyzn, dla kobiet, więc naprawdę, no, fajna, fajna ta część tego miasta, jak najbardziej jest na plus. Pójdę, słuchajcie, do końca tej drogi, zobaczymy, jak wygląda koniec tej drogi i będziemy powoli kończyć i robić sobie podsumowanie tego właśnie, jak
moim zdaniem oceniam miasto Zakynthos. Cześć moi drodzy, więc to tyle jeśli chodzi o miasto Zakynthos. Myślę, że pokazałem wam większość tego miasta. I teraz tak, moi drodzy, tak jak zawsze, kiedy odwiedzam jakieś greckie miasta dla was, robimy sobie podsumowanie. Powiem wam tak, miasto Zakynthos moim zdaniem warte jest odwiedzić. Jeżeli ktoś z was kiedyś chciałby tu przyjechać, jak najbardziej polecam. Miasto jest ładne, schludne. Jest naprawdę panoramiczne, jest pięknie. Tutaj patrząc na to morze, na to wszystko, które tu je otacza. Patrząc na inne greckie miasta, naprawdę mega spoko. Więc moim zdaniem warte, godne zobaczenia. Ocena jak najbardziej jest moim zdaniem, słuchajcie, pozytywna. Więc moi drodzy, kolejne greckie miasto jest za nami. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji. Zapraszam was na kolejne odcinki na moim kanale. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego. Cześć!